Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj pokażę wam, jak wygląda wojownik po trzecim dniu na nowym serwerze, bo działo się, naprawdę wiele się działo, powiem wam, że byłem strasznie zmęczony, już nie chciało mi się wczoraj na wieczór nagrywać tego odcinka. Mamy poniedziałek, wy to dostaniecie również w poniedziałek o 16, no ale nic tutaj jeszcze w dniu dzisiejszym nie robiłem, więc tak wyglądała po prostu moja postać na koniec trzeciego dnia. Jak widzicie, 94 poziom, myślę, że nie jest źle, ale to, co się dzieje na tym serwerze, to jest masakra. Bardzo wiele jest błędów i to takich, no, dość znaczących, o których zaraz wam opowiem. Mam wszystkie screeny, mam screeny topki, jak wyglądała na koniec drugiego dnia, bo postać widzieliście, bo tam wleciał wieczorem w sobotę odcinek, więc z postacią nic się nie zmieniło. Natomiast topkę wam pokazałem. No i też pokażę wam topkę na koniec trzeciego dnia, pupilki, jak tam wyglądają, bo też oczywiście dużo osób już je ma. No i wszystko po kolei, to będzie takie delikatne podsumowanie, a może dzisiaj jeszcze wam nagram drugi odcinek, tylko tu muszę trochę jeszcze klasera powbijać i tak dalej, gdzie będziemy mogli, myślę, już na luzie zdobyć arenkę, bo tak jak mówię, dzisiaj jeszcze nic nie robiłem, no a ta arena jest bardzo, bardzo ważna. Więc okej, na wstępie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, zostawiajcie tego kciuka, dajcie znać, jak wam poszło po trzech dniach gry, jaki wbiliście level, możecie pisać w komentarzach, możecie zostawić suba z dzwonem, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Twitcha, na Instagrama i na Discorda, linki są przy piątym komentarzu i opisie. No i jeszcze na wstępie, pewnie ktoś tam nie mógł być na live, bo wczoraj również był live, wczoraj na live dużo też klikaliśmy, ktoś tam pewnie nie mógł być. Dlaczego nie ma zapisu? Ano dlatego, że ktoś siedział dosłownie dwie godziny na streamie, żeby tylko poczekać, bo ja, wiadomo, na pocztę można bardzo łatwo wysłać jakieś brzydkie słowo, które, no, na Twitchu, Twitch ma taki regulamin, że jest banowane. No i właśnie jedna osoba wyczekała momentu, aż ja się zająłem czymś innym, zostawiłem włączonego Shakesa z tą pocztą, no i wysłała mi po prostu N-worda, czyli tam, no, brzydkie słowo na N, i musiałem tego woda od razu skasować dla pewności, żeby nie dostać bana na tym Twitchu, tak? Więc no niestety przez jednego idiotę, który siedział dwie godziny na streamie tylko po to, żeby zrobić coś takiego, bo to się stało po około dwóch godzinach streamu. A on wcześniej do mnie pisał jakieś wiadomości, takie bejtował mnie, takie normalne, to właśnie dlatego dużo osób pewnie nie może sobie obejrzeć, jak wczoraj progresowaliśmy, no ale co zrobię, no nie chciałem po prostu, żeby się znowu na tydzień czy tam na ileś pożegnać z Twitchem. No ale okej, to takie wyjaśnienie, dlaczego nie ma woda, bo dużo osób pytało. Zaczynamy, 94 level, jak widzicie, troszeczkę nam tutaj brakło do 95, od 95 mamy klucz w misji i możemy cisnąć dalej. Na dzisiaj plan jest taki, żeby zdobyć tą arenę. Czwarty dzień, nie najlepszy wynik. Na zabójcy chyba udało mi się w trzeci, no ale wiadomo, zabójca, wojownik, jeżeli chodzi o lochy, to jest niebo a ziemia. Stanąłem tu, jak widzicie, na tym dziesiątym, czyli tym potężnym wojowniku, to jest tam jakiś golem lawy czy coś takiego, już nie pamiętam nazwy, teraz nie wejdę, bo mi leci warta, no ale właśnie jeżeli o niego chodzi, no to już miałem na niego 0,02%, wymieniłem dużo rzeczy jeszcze tak naprawdę, no tutaj wiadomo, że jeszcze mógłbym mieć lepsze, no ale sporo rzeczy zostało wymienionych, a i tak wzrosły mi tam chyba procenty z 0,02 na 0,04, tak więc już wczoraj sobie dałem spokój. Oprócz tego, jak już go miałem, to zostało mi tylko 40 jawki, kluczy do którego lochu, chyba do tego właśnie, jeżeli się nie mylę, wyleciał mi dopiero po niecałym pasku, więc no z tymi kluczami też jest bardzo, bardzo duży problem, żeby właśnie je dropić, no bo dropią o wiele rzadziej, wydaje mi się, niż na innych serwerach, niż na tym starym backendzie. Co się stało z pupilami? Bo to jest, powiem wam, najlepsze, co mogło być. Pupilki dropnęliśmy sobie na streamie. W ogóle stream zakończyłem na 79 levelu, bo już znowu trwał tam 3 godziny, chyba nawet, nie, ponad to nie, ale około 3 godziny, więc już stwierdziłem, że po prostu nie chce mi się siedzieć. Wyłączyłem tego streama, ogarnąłem się i tak dalej. No i pokonałem rosiczkę bagienną, czyli tego potworka, i dzięki temu tam się przebrałem troszeczkę, kilka itemów dosłownie wymieniłem i szanse na nią wzrosły o wiele bardziej, tak więc bez ruszania w ogóle awki jeszcze tą rosiczkę udało mi się pokonać, co dało mi 80 level, no i właśnie ten kolejny klucz z awki, no i potem to już dalej poleciało, bo potem ten, jak klucz dostałem, no to ten loszek poklikaliśmy, jak sami widzicie, nie wiem, czy tu wszystko pozapisywałem w ogóle, bo wczoraj był dziwny dzień, no ale jak widzicie, dużo tych lochów porobiłem.
No i dzięki temu sobie wbiliśmy właśnie kolejne levele, potem się znowu przebrałem, znowu mogłem poklikać, no i koniec końców zatrzymałem się właśnie na tym strumieniu lawy. Tak, peciki, tak jak mówię, odblokowaliśmy na streamie, bo streama skończyłem na 79 levelu, pety są od 75. Widzieliście, jakie pety mi poleciały na start, był to Siorb, była to Żeluza, był to Ponik, był to tutaj Hognik i jak widzicie Crocs, czyli na 5 pet 3 bardzo dobre startowe. No i wszyscy widzieli na streamie, że to gniazdo złapałem, jakie pety mi wyleciały i tak dalej, i tak dalej. Nie robiłem jeszcze walk, bo stwierdziłem, że nie ma sensu. Później jak już zacząłem klikać dalej i sobie generalnie ogarnąć tą postać, no to wypadło mi jajko. Jak tam szukałem chyba klucza, to wypadło mi jajko. Jakieś tam do ognia, w tym momencie go nie użyłem, bo niestety zaraz wam opowiem czemu. Wypadło mi jajko, no i wszystko spoko, chciałem go użyć. No i zaczął mi wyskakiwać komunikat, że nie mam 75 poziomu i nie mam gniazda. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy mam ten komunikat. Zaraz, aha, tutaj jest to, tutaj jest topka. Topki wam też zaraz pokażę, no ale chcę wam to opowiedzieć, bo powiem wam, że masakra. Nie mam tego niestety, ale chyba mam to na pulpicie, wiecie, że mogę wam pokazać. Nie, nie mam już tego niestety, czyli musiałem usunąć. Dobra, to ja to znajdę w inny sposób. Pokażę wam to wszystko, najwyżej przewincie sobie albo coś, bo odcinek będzie długi, no ale muszę to pokazać, bo powiem wam, że masakra. Dobra, mam tego screena. A, tutaj się coś nazywa, dobra, to nieważne, zamienimy póki co, okej, zamieniło się, więc robimy teraz tak. No i jak widzicie, dropnęło mi jakieś tam jajko do ognia, no i jak chcę go użyć, to wyskakiwał mi taki komunikat. Aby kolekcjonować pupile, musisz osiągnąć 75 poziom i znaleźć co najmniej jedno jajo. Jak widać zresztą na tym screenie, ja w tym momencie miałem poziom 85, no i oczywiście gniazdo pupili już od dawna również miałem. No i co, napisałem tam do supportu, no ale wczoraj ciężko było, to była niedziela, to było już tam przed 23, ciężko było cokolwiek zrobić. Polecili mi po pierwsze, żeby sprzedać to jajo, spróbować, czy jak sprzedam, to się to odbuguje. Nie odbugowało się, więc to jajo straciłem, dlatego też mam tylko jednego pupila w ogniu, tak to bym miał dwa. No i później już na sam koniec, jak już wiedziałem, że nic nie zrobię, to dokończyłem mawkę, zostało mi jej 40, bo również powiedzieli, że jak zrobię to mawkę, to może drugi raz mi gniazdo wypaść i się to naprawi, no ale również nie wypadło. Co przez to, że jakby nie miałem tych petów, po pierwsze walk jeszcze nie robiłem tego dnia, więc tak naprawdę to, że odblokowałem te pety pierwszego dnia, za wiele mi nie dało, szczerze mówiąc, ale zaraz przejdę, bo troszkę to nadrobiłem, że tak powiem. To pierwsza sprawa, no a druga sprawa, myślę, że najważniejsza, to kowal. Nie miałem dostępu do kowala, gdy chciałem cokolwiek, poczekajcie, to jest to, nie wiem teraz, który znowu screen, żeby wam tu dobrze pokazać, może ja po prostu pokażę wam to w sposób, o taki, teraz sobie to zamienimy, cyk. No i właśnie, tu już jak widzicie 91 level, chciałem, nie wiem, zrobić dziurę w itemku, chciałem odzyskać klejnot, chciałem ulepszyć tą broń z pierwszego levela, co koniec końców zrobiłem na razy 20, żeby dostać osiągnięcie w klaserze, no to wyskakiwał mi błąd systemu you have no pets. Tak więc no, bez kowala wiadomo, że ten weekend epicki byłby o wiele droższy, leciało mi naprawdę fajne itemy, które mi dawały sporo pancerza i tak dalej, no ale nie mogłem zrobić dziury, bo kowala nie miałem. Broń, jak widzicie, koniec końców jest ulepszona razy 20, już to osiągnięcie zrobiłem, no ale co dalej? Dosłownie nie wiem ile, 3-4 minuty przed północą, wczoraj, zerknąłem sobie jeszcze na konto, na listę to do, żeby zobaczyć, czy na pewno wszystko mam zrobione i nagle na liście to do pojawiło mi się o walkach pupili. To mówię, to było, nie wiem, za 3 minuty północ, za 4 minuty północ, coś takiego. No więc od razu wszedłem tu, okazało się, że pupile się znowu pojawiły. Więc na szybko przeklikałem te pety, te walki, byłem tam chyba nawet top 15 w rankingu, więc no nie tak źle mi poszło. Pokarmiłem co miałem, jedno jajko jeszcze miałem w ekwipunku, bo mi też w międzyczasie wypadło tutaj zębika, jak widzicie, do mroku też go użyłem, no bo już mogłem. No i koniec końców z tymi petami udało mi się nie stracić poniekąd tego pierwszego dnia. Wiadomo, że na pewno bym więcej ich złapał, a tak to się tak bardzo nie skupiałem, jak i tak były zbugowane, no ale koniec końców i tak coś tam, powiedzmy, z tego pierwszego dnia odratowałem. Po północy od razu zrobiłem ataki, też mi wyszły chyba 4-1, więc też w miarę git to wyszło, zresztą jak widzicie, do tego światła mamy sporo naprawdę jedzonek, tutaj też, no ale te pupilki sobie będę musiał spokojnie dzisiaj połapać. No i co, i wszystko niby spoko, to już było po północy, więc no już i tak za wiele nie mogłem zrobić niestety.
No, ale wstaje dzisiaj rano i pupili znowu nie ma. Znowu i w ogóle wczoraj też jedna osoba z gildii, dokładnie chyba Sido, dokładnie miał to samo, natomiast dzisiaj rano o wiele więcej osób ten błąd zgłaszało, że nie mogą wejść do petów, że to, że tamto, możecie napisać, czy was też to dotknęło, bo najwyraźniej bardzo dużo osób miało ten sam problem. No, ale koniec końców chyba po 11 napisał tam jeden z programistów, że wdrożyli jakiś patch, ja się zalogowałem na konto, już te pety jak widzicie są, no i podobno już mają nie znikać, że ma już wszystko działać. Także taka krótka historia, co się wczoraj działo, utrudniło to. Myślę, że nie jestem pewien, nie chcę tutaj strzelać, ale myślę, że jakbyśmy mieli te pety, to faktycznie, i co za tym idzie Kowala, to faktycznie byłaby szansa jeszcze wczoraj tą arenkę sobie odblokować. W trzeci dzień wojownikiem byłaby to świetna opcja. No ale cóż, no, błędy się zdarzają, bardzo jestem zawiedziony, szczerze mówiąc, tym, że na serwerze akurat tym, gdzie no, dużo osób chciało pograć, zresztą nie ma znaczenia jaki to serwer, czy to by był W54 czy W55, to nie jest serwer testowy, nie powinny się takie rzeczy dziać, nie powinno to zostać wypuszczane z nowym backendem, bardzo dużo jest takich mniejszych bądź większych błędów, które aż tak nie wpływają na rozgrywkę, no ale jednak się je odczuwa, no a ten brak petów to już w ogóle był taki, no można powiedzieć, że game changer. Nie chcę myśleć, co myślały osoby i co miały, którym coś takiego się wczoraj stało, a chciały, nie wiem, zraszować jakiś wyższy poziom, 150 czy tam 130 czy coś takiego. Masakra, moim zdaniem masakra, no ale no co zrobić, no. Przyszło nam się na to godzić, miejmy nadzieję, że dzięki między innymi W55 ten nowy bagen będzie już na tyle dobry, że później jak go będą wprowadzać na inne światy, na których również gram ja i inni na pewno, to nie będzie już po prostu coś takiego się działo. No ale dobra, troszkę nam zajęło, żeby wam wytłumaczyć, co tutaj się działo. Tego nie chcę jeszcze odbierać, bo nie wiem, czy mi ta książka nie da więcej, jak będę na wyższym levelu. Tak więc tutaj odpuszczę. No i okej, koniec końców, tak jak mówię, 94 level. Dzisiaj plan jest taki, żeby zdobyć arenkę. Jeszcze tutaj po warcie sobie trochę klasera pozdobywam. Już mamy świętego Graala. Jakie w ogóle mamy osiągnięcia? Co się ciekawego stało? Ogrywacza zrobiliśmy wczoraj na streamku, na Twitchu. Niepokonanego. Nie, niepokonany to już był, to nieważne. Więc tutaj w zasadzie tyle. Tu zrobiliśmy tą broń, no to tak jak mówię, przed północą mi się udało. Górnika, no to już mieliśmy. Ubierz całą postać w artefakty, no to wczoraj to siadło, no bo wiadomo, jak już mieliśmy możliwość weekendu epickiego. Co tu jeszcze? Grzybiarz, no to już był. No i jeszcze coś ciekawego. Aha, no i znajdź świętego Graala. Właśnie, już tego świętego Graala mamy, tak więc teraz na pewno o wiele łatwiej będzie szukać tych itemów. No i będę tu leciał w topce, żeby jeszcze tego klasera powbijać. Będę sprawdzał, co mi miga tam i sobie po prostu atakował tych ludzi. Klaserka mamy niecałe 60%, więc i tak jest git. Może wam pokażę tą topkę w końcu. Pomiałem od tego zacząć, ale jak już zacząłem opowiadać, to niech będzie. Tak wyglądała topka 2 minuty przed północą w drugi dzień serwera. Jak widzicie, jeden berserk wystrzelił, 173 level, no a reszta tak różnie. Sporo osób już miało faktycznie pety, jak sami widzicie po tym screenie, no ale koniec końców nie było wcale jakoś tam dużo takich właśnie setnych leveli plus, tylko jeden tak naprawdę. Tak więc tak wyglądało to po drugim dniu. My, przypominam, że skończyliśmy na 50 levelu, lecimy dalej. Tak wyglądała topka już po trzecim dniu. Jak widzicie, jesteśmy na 26 pozycji, jesteśmy 94 levelem wojownika, nie ma lepszego w tym momencie wojownika na serwerze, więc można powiedzieć, że i tak koniec końców fajnie to wszystko wyszło. Ale to z tego powodu, że jest niski poziom wśród wojowników. Zobaczcie sami na tą topkę. Zabójców od groma, paladynów, trochę berserków się przebija, zwiadowcy. No i na przykład magów też ktoś mi zwrócił uwagę ostatnio pod odcinkiem, że jest bardzo mało. No i wojowników zresztą tak samo. Również jest bardzo, bardzo malutko. Tutaj wam jeszcze topkę zrobiłem, część dalszą, żeby wam pokazać. No tu mamy na 55 pozycji jakiegoś wojownika, 7-4 level. No ale my skończymy. Skończyliśmy na 9-4, chyba najwyższy wczoraj to był wojownik 78 level, tak mi się coś wydaje. Tak więc no, my koniec końców mieliśmy 16 leveli przewagi nad top 2 wojownikiem na serwerze, z czego jestem szczerze mówiąc dumny. Mogę wam teraz chyba powiedzieć, w wydaniu łącznie na wszystko, nie tylko tam na jakieś lochy, około 6000 grzybów chyba mi poszło, coś takiego, więc no uważam, że jest to bardzo, bardzo dobry wynik i w miarę to wszystko rozegraliśmy. Dobra, co ja tu mam dla was? Aha, pupilki wyglądają tak, po trzecim dniu 65 osób je miało.
my jako 50 osoba na serwerze je dostaliśmy, bo byliśmy 50 osobą w rankingu, no i zresztą tu jesteśmy na 39 akurat pozycji, no ale tyle osób miało pupile, no i to, co już Wam pokazywałem. Tam jeszcze tego screena na początku, co pokazałem, że jajko mi dropiło z misji, no właśnie, bo gra twierdziła, że nie mam gniazda odblokowanego, a mimo to mogłem dropić jajka z misji, normalnie z tych lokacji, które są te początkowe pupile. Także no co, błędy, no ale jest jak jest, dobra. Czyli lecimy dalej. Tutaj, tak jak mówię, nie chcę odbierać. Dzisiejszy cel to jest arenka na czwarty dzień. Tu mi świecą, ale nie będę tego kupał, bo szkoda golda. No już musimy pamiętać, że skończył się event golda niestety. Okej, pupilki. To, co Wam pokazałem, tak to wygląda w tym momencie. No mówię, muszę to na spokojnie jeszcze dzisiaj połapać. Może wieczorem też po 18 połapę. Coś tutaj pokarmię jeszcze i tak dalej, bo na razie to nie wygląda za dobrze. Lożki wyglądają tak. To, co już Wam pokazałem, twierdza. Wczoraj przed pół nocą, w sensie to już tam nawet po 22 chyba zeszło niektórym osobom. Zeszła ta ochronka, czyli tą, którą widzicie teraz. W sensie nie, tam jest taka dwudniowa bodajże, jak zdobędziemy twierdzę na nowym serwerze. Teraz to już mam za to, że mnie ktoś zaatakował. No i po prostu już powoli ludziom schodziła wczoraj. Dlatego też już ataki zaczęło się bardziej opłacać robić, aniżeli tylko dla rankingu. Bo po prostu ludzie już, jak widzicie, zaczynają dawać surki. Także ja tutaj już powoli wszystko buduję. Twierdza stanęła na 8, kwaterki buduję na 8 też. Twierdzę od razu puszczę chyba na 9, no bo teraz już trzeba będzie powoli myśleć o podziemiach. Tak więc no tutaj zdecydowanie będę musiał sobie coś tam poskipować. Eko mam 7-7, nie mam z nikim kontr. Jeżeli ktoś będzie chciał, to może się odezwać, czy w gierce, albo bardziej na Discordzie, preferuję Discorda, żeby te kontry porobić. Akademia Skarbiec po 5, koszary na 3, tak jak mówię, tu 7-7. No i powoli będziemy to wszystko ukierunkowywać właśnie pod podziemia. Gildynie tak to wygląda, 106%, o 12.45 będziemy mieli 108%. Wszyscy już mają 10-10, rycerzy 355. Także gildyjka, powiem Wam szczerze, że się dość mocno wyprostowała. 89 level średni dla porównania. Asylum, czy bo chyba tak, a Asylum, może coś takiego, tak mi kazaliście czytać tą nazwę, dla porównania mają 91 średni i troszkę mniej rycerzy, czyli no lepsze levele, ale mniej rycerzy, ale jesteśmy bardzo blisko, nie? Więc można powiedzieć, że gildynie jest to dość zbliżone. No i dobra, i w zasadzie tyle, w zasadzie nie ma tutaj nic więcej Wam ciekawego do pokazania, tak więc tak wyglądał mój trzeci dzień. Mówię, zapis nie ma przez jednego idiotę, więc to, no niestety, nie musicie mu podziękować, no ale tacy się zdarzają. To też mnie zastanawia swoją drogą, co trzeba mieć w głowie, żeby siedzieć 2 godziny u kogoś, kogo się nie lubi, no bo jednak wiadomo, no skoro chciał mi to napisać, to chciał, żebym dostał bana, więc jakoś tam mnie musi nie lubić. Co, jakie smutne trzeba mieć życie, żeby tak czas swój marnować. No ale trudno, no jest jak jest, bana na szczęście nie ma, więc no ale też zapisu nie ma. I wszystko chyba, wszystko co Wam miałem powiedzieć, to Wam powiedziałem, tak jak mówię, warta mi się kończy, trochę poklikam klaserek i będziemy chyba lecieć powoli po tą arenkę i będę za niedługo tak naprawdę nagrał kolejny odcinek, myślę, że na jutro dla Was. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, piszcie w komentarzach jak Wam idzie, bo mi, a jeszcze Wam nie pokazałem tych wojowników dla porównania, ten ziomeczek, który miał 54 level, na koniec drugiego dnia, jak się nie mylę, czyli 4 levele więcej od nas, w tym momencie ma 77, więc za dobrze mu nie poszło. Jeżeli chodzi o kolejnych wojowników, to może ja Wam w ogóle ranking pokażę, jak to dzisiaj wygląda, no bo po północy znowu trochę osób tutaj poklikało, tylko niech on się odbuguje. Z tym rankingiem też są problemy już od dawna, ale to akurat nie tylko na W55. Okej, mamy jakiegoś berka Vazion z Czech, 221 level, soft drink od nas również 221, jaki zwiad w ogóle 218, o kurde, ja go to nie widziałem, to będzie mocny zawodnik. Tu 215 druid, też się zapowiada mocny, 217 znowu zwiad, dużo jest tych zwiadowców, dużo jest innych klas, ale kurczę, tych wojowników czy magów, no bardzo malutko, tu jakiś 160, jeszcze jest taki ziomeczek, właśnie Kronek, 162, też gra zabójcą, Zebo tu w ogóle ma prawie 130 tym palkiem, więc też ładnie. Paladyn to też jest bardzo ciężka postać do lochów, także tutaj też akurat ładnie mu to poszło. Tu jakiś ziomeczek z Polski w ogóle, no ale berserkiem to wiadomo. No i chyba
Tyle, nie? Tutaj jeszcze 130 paladyn. Troszkę mniej tych paladynów widzę, no ale paladynami się o wiele ciężej leveluje. To nie ma co porównywać. Na pewno tutaj ciężko by miał jakiś paladyn wbić 200 level, czy tam nawet ten 150 plus. Co my tu jeszcze mamy? Jakiegoś wojownika szukam, wiecie? No ale nie ma. Tu mamy maga 101 level, jak widzicie. To jest w ogóle pierwszy mag. My jesteśmy pierwszym wojownikiem od początku topki, gdzie siedzimy. No i co tutaj dalej? Jakiś tu w ogóle nic wojowników, nie wiem czy ja coś przeoczam, czy tu mamy jakiegoś Zywersa, teraz widzę 86 level, no ale to już dzisiaj wbił, Bolwerk 7.7 to już chyba od wczoraj, Hicksenberg też 7.4 od wczoraj, Tepakat 7.7, 80 od nas Gildii Harry Grim, El Diabolico 57, no to nie, no z wojownikami widzicie jak to wygląda, jest jak jest. Tyle, piszcie w komentarzu jak to u was wygląda, jakie osiągnęliście levele, zostawiajcie kciuka w górę, subskrybujcie z dzwonem, piszcie czy również mieliście problem z tymi petami i możecie w zasadzie wbijać na Instagrama, na Discorda i na Twitcha. Dzisiaj live'ik może będzie o godzinie 18, ale nie wiem. Jeszcze wam dam znać, bo mi się szykuje chyba taki mini remoncik, więc być może kilka dni live'ów nie będzie, ale i będę informował na Discordzie. O live'ach się dowiadujecie z Discorda i miejcie to na uwadze, albo jak macie po prostu dzwoneczek na Twitchu, więc najlepiej być na Discordzie, tam o wszystkim informuję. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!